Cześć, z tej strony Łukasz, fizjoterapia HD. W dzisiejszym materiale zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje, jakie pacjent powinien wiedzieć, zanim uda się na wizytę do gabinetu. Jak powinien się przygotować na tą pierwszą wizytę u terapeuty, żeby ona przebiegła płynnie i bezstresowo. Powiemy, co powinien ze sobą zabrać, a czego powinien unikać. Także oglądajcie, fizjoterapia HD. Pierwsza wizyta w gabinecie różni się od kolejnego każdego spotkania tym, że składa się tak jakby z kilku ważnych i kluczowych rzeczy, bez których dalsza terapia nie będzie miała sensu. Tak naprawdę na pierwszej wizycie poznajemy swojego pacjenta. Pacjent nam mówi, z czym przyszedł, jaki jest jego problem, jak długo trwa i co możemy z tym zrobić, czy już wcześniej gdzieś się diagnozował, czy gdzieś wcześniej się leczył, ale właśnie w tej części zwanej wywiadem dowiadujemy się najwięcej. Nierzadko ten wywiad trwa dość długo, czasem pacjenci się denerwują, czemu jeszcze nie leczymy, ale bez tego tak naprawdę nie da się zrobić dobrej terapii i w wywiadzie dowiadujemy się bardzo dużo rzeczy i czasem pacjent nam jest w stanie powiedzieć, co jest jego problemem i wtedy tylko leczymy i problem znika szybko. Mamy więc wywiad. Po wywiadzie jest diagnostyka, czyli wszelkie testy kliniczne, wszelkie badania. Szukamy takiego ruchu, który może wywołać objaw lub zredukować ten objaw. I na tej podstawie wywiadu, diagnostyki stawiamy jakąś diagnozę, która też nie jest do końca pewna. Po diagnostyce, wywiadzie mamy część przeznaczoną, gdzie terapeuta, jeżeli już postawi jakąś diagnozę, musi sprawdzić, czy to jest prawda, więc przeprowadza wstępną terapię, wstępne leczenie, które jest tak naprawdę na pierwszej wizycie bardzo krótkie. Ale już na każdym kolejnym spotkaniu nie robimy wywiadu, nie robimy diagnostyki, tylko przechodzimy od razu do terapii. O ile dana diagnoza była, że tak powiem, trafna, jeżeli nie, to czasem z każdą kolejną wizytą przeprowadzamy dalsze tak jakby testy, ale już w czasie samej terapii manualnej. Bardzo ważną sprawą przy pierwszej wizycie jest punktualność. Każda minuta opóźnienia skutkuje tym, że terapeuta musi pracować w pośpiechu. Musi zrobić szybciej wywiad, który wtedy jest niepełny i nie wszystko możemy wyciągnąć z problemu, z którym przyszedł pacjent. Późniejsza część diagnostyczna będzie też krótsza i może nie do końca rozpoznamy problem, z którym przyszedł pacjent. A końcowa część terapii na pierwszej wizycie, która powinna być poświęcona wstępnej terapii, będzie niemożliwa, bo nie będzie już czasu. A nie jesteśmy w stanie przedłużyć, bo za drzwiami może czekać już kolejny pacjent, który jest umówiony na swoją godzinę. Jeżeli jest to możliwe, to w dniu wizyty staraj się nie brać leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych lub rozluźniających. Takie leki powodują zmniejszenie lub całkowite zniesienie objawów bólowych, co później w gabinecie skutkuje brakiem postawienia dobrej diagnozy, bo nie jesteśmy w stanie ani wywołać objawu, z którym przyszedł pacjent, ani go zredukować. Więc to utrudnia nam pracę. Jeśli dysponujecie badaniami diagnostycznymi takimi jak zdjęcie rentgenowskie, rezonans magnetyczny czy USG dotyczące problemu, z którym chcecie przyjść, to weźcie je ze sobą. Najlepiej nie samoopisy, ale również płytki, które możemy sami ocenić. Oczywiście lekarz radiolog wszystko ładnie już nam opisał, ale czasami patrzymy na dwie różne rzeczy. Lekarz skupia się na jednej sprawie, a my w gabinecie sprawdzamy zupełnie co innego. Także z takich płyt możemy wywnioskować bardzo dużo, co może być problemem. Także zabierzcie ze sobą badania diagnostyczne w postaci płyt i opisów. Na pierwszą wizytę, jak i na każdą kolejną, warto wziąć ze sobą wygodny sportowy strój, bo nie każdy czuje się komfortowo, będąc badanym tylko w bieliźnie. Panie czasem się krępują, ale jest to istotne, żeby ten strój był, bo zdarzają się przypadki, gdzie próbujemy sobie zbadać odcinek lędźwiowy lub popracować przy biodrze, a pacjentka jest w sukience lub w spódnicy. No, to trochę utrudnia nam pracę, a jeżeli ktoś nie chciałby się rozebrać, no to tak naprawdę uniemożliwia nam zbadanie tego problemu, z którym przyszedł. Więc weźcie ze sobą strój sportowy, będzie Wam wygodnie, będzie Wam komfortowo i nikt się nie będzie krępował. Jeżeli są to problemy kolan, stóp,
biegacza, to warto ze sobą zabrać również sportową obuwie, z którym na co dzień się biega, bo może problemem nie jest sam staw czy jakaś struktura okołostawowa, a problem butów, które zostały źle dobrane. Więc na takie spotkanie warto wziąć ze sobą to obuwie, będziemy mogli to przeanalizować i zobaczyć, w czym jest problem. Jeśli bardzo stresujemy się przed przyjściem na pierwszą wizytę, to sugeruję, że warto by było sobie pozapisywać na kartce najważniejsze informacje dotyczące problemu, z którym chcemy przyjść, bo nierzadko zdarza się, że pacjenci zapominają w stresie, zapominają powiedzieć o najważniejszych rzeczach. Może mają jakieś spostrzeżenia dotyczące problemu, może wiedzą, w których momentach objawy się pojawiają, a przy których na przykład objaw się zmniejsza, a na wizycie nie są w stanie tego powiedzieć, po prostu wypada im to z głowy, bo są zestresowani. Także można sobie zapisać na kartce, myślę, że żaden terapeuta nie będzie się z tego śmiał, a będą to cenne informacje, które mogą ułatwić nam zdiagnozowanie problemu. Także dla stresujących się osób warto zapisać najważniejsze rzeczy na kartce. Thank you.